Witam wszystkich. Witam wszystkich w ten piękniutki dzień. Takie małe porządeczki sobie na luziku, na spokojnie. Zaraz pokażę, jaki luzik. Tutaj o, wczoraj zrobiłem. Jeszcze nie pomalowane, to dopiero taka rodzaj przymiarki. Grill. Będą łańcuchy. Łańcuszki cienkie takie, będzie regulacja, będzie szło, mały kołowrotek prawdopodobnie, albo małe haczyki, że będzie można do góry, do dołu, niżej, wyżej podnosić. O. No akurat gałęzie przeszkadzają, że można tak fajniutko. No oczywiście nie moja koncepcja, to widziałem u kogoś. I coś takiego jest fajnie zrobionego. Tutaj Jadzia już zaczyna na ogródku. Koncepcję zmieniła. Nie ma ogrodzenia na zewnątrz teraz, w koło. Tylko takie barierki podtrzymujące. O, tu będzie fasola. Porzeczki. Starą odmianę znaleźliśmy tam w krzaczorach. Tutaj robiliśmy porządki i te porzeczki znaleźliśmy, takie starą odmianę taką, powiem wam, pięknie, stara naprawdę, podejrzewam, że kilkadziesiąt lat mają te, to już takie resztki były, te krzaki były takie wyschnięte, ale jeszcze udało nam się ze świeżymi takimi odrostami, małymi korzenie gdzieś tego i zauważyliśmy, że są. Tak jak tutaj, zobaczcie, widać korzonki, nie wiem czy będzie widać od tu, korzonki są, powsadzaliśmy do ziemi, będzie rosł, na pewno będzie rosł, widzę pięknie, porzeczka rusza, startują roślinki, to akurat jest kupna, ta tutaj na rogu jest kupna, agrest, chyba najbardziej agrest widzę, startuje najszybciej, no proszę, jakie piękne listeczki. Tam widać urusztowanie na winogrona. Nie wiem czy dobrze pokazuje, nie widzę dobrze, ale tutaj cały układ taki, jak są maliny. Jadzia zrobiła brudne ręce, ale po prostu pracowaliśmy przed chwilą. Nawet nie myłem. I tam malinki są posadzone. Bardzo fajny urodzaj w tamtym roku był. Jadzia ogrodziła takim płotkiem z jednej, z drugiej strony, żeby się nie położyły tak, żeby się nie kładły na ziemię. A jak się kładą, później się rozrosty robią. A tutaj o najważniejsze. Tu powiem wam, tu mieliśmy zagwozdkę. Tu taki nieporządek był. Tyle żelastwa narzuconego, kamieni. Zobaczcie, to ułożyliśmy kamienie. Specjalnie, no bo co, nie będziemy tego wywozić, przewozić. Kamienie się jeszcze nam przydadzą. Będziemy drogę kiedyś robić. Tutaj na siedlisku. Kamienną taką drogę. Zobaczcie, ułożyliśmy kamienie, zrobiliśmy taki krąg, żeby to fajnie wyglądało. A tu wam pokażę, jak było wcześniej. No tak jako luźne takie kamienie, jakieś betony. Takie śmietnisko tu było, wiecie, nie chcę po poprzednim właścicielu. Jakby się źle... Nie, no nie, po prostu tak robił, jak robił, w krzaki rzucił i tyle, no co, tak się robi. O, takie kamulce. Też zrobimy krąg, wrzucimy te drobniejsze kamienie do środka. Tutaj powiem wam, w tych krzakach powycinaliśmy bardzo dużo krzaków, takich drobnych, popaliliśmy. Tu jeszcze taki fajny, zobaczcie jaka fajna, najpiękniejsza moja kurka, popiołka. O, różne kolory, biała, brązowa, ale ta popiołka to jest prześliczna. Wracamy do tych kamieni, do nieporządków. Teraz już jest wszystko w miarę ogarnięte. To jeszcze jakby dopracowywujemy. Będziemy to jeszcze ogarniać jutro. Ale tutaj powiem wam, tyle żelastwa było. Ja mam całą przyczepkę żelaza. Zobaczcie, tego nie dałem rady wytargać, wyrwać z drzewa. Próbowałem tu taką przedłużką, belką taką 5-6-metrową tutaj na przewagę dawać i trzeba by to wycinać. Kiedyś tak trzeba będzie to wyciąć, bo jak zostanie w drzewie, kiedyś ktoś jak będzie piłował piłą, to po prostu zniszczy sobie piłę.
nie może zostać w drzewie, trzeba będzie to jakoś wyciągnąć, pociąć w kawałki ten metal i kawałkami powybijać, powyciągać z tego drzewa. Na razie to zostawiłem. A tutaj było tyle drutów kolczastych, tyle, o, ja podczepiałem normalnie liną do samochodu, do haka i wyrywałem samochodem. Nie szło tego wytargać w ziemi, w drzewach, w tych takich mniejszych drzewkach, gałązkach, wszędzie był ten drut powrastany. Powiem wam, a tu będzie piękny krąg, o. A tu mamy taki krąg energetyczny, swój, wcześniejszy taki. Tak po cichu, żeby Jadzia nie słyszała. Także tak. Tu będzie też piękny krąg, taki jak tam. Także co? Fajniutko, spokojniutko, milutko. Pięknie, jest pięknie. Jeszcze temperatura nie jest taka typowo wiosenna. Z nosa czasami leci. Zaraz jeszcze soczek zrobię, bo z rannego nic nie zostało. Zobaczcie, jaka piękna pokrzywka. Zobaczcie. Świeżutka, młodziutka. O, tu jaka młoda. Zobaczcie, jaka zielona. Piękna. Piękny soczek będzie zaraz. Także pozdrawiam. Do następnego razu.